I teraz koniec misterii. The Jet of Heroes, Stress in the Sky, the third. No i ostatnio zakończyliśmy grę właśnie tutaj, czyli w naszym ogrodzie. No i zdobyliśmy Zyna jako postać oraz jeszcze kogoś, kogo w sumie nie pamiętam. Kogo to? A, Oliverta. Dobra. W sumie możemy też przejrzeć się ich kwarcą. Co my tu mamy? Tu mamy haste. Enemies become less aware of your presence. To w sumie ma sens. Natomiast ja bym tutaj trochę pomieszał z tymi kwarcami, bo wszystko jest praktycznie pod wyższe elementy u Oliverta. A u Zyna z kolei jest atak, hit. U Zyna akurat to nie ma większego znaczenia. Dobra, tu byśmy trochę podziałali. Więc tak, tutaj może zamiast... no na pewno byśmy dali jakieś hapsy. Bo jest biednie. Czy ja chcę Haze'a? Haze sporo w sumie daje, ale to nie jest jakieś bardzo istotne. I tak, tu na pewno zabiorę... Aha, bo tu Miraż musiał być. Dobra, no to nie. No Cast 3 może zostać. Zabierzemy Minda. I tu damy Minda. Dobra, i tak zwolniłem oto slot. Ja bym tutaj dał HP na przykład. Na razie mam dwójkę, ale może później damy jeszcze jakąś trójkę. I Pikat. Nie wiem, czy ten hit też jest aż taki istotny. Dexterity 66. No dobra, to niektóre postaci mają 100. Ale mają też i mniej. Dobra, a tak z ciekawości jeszcze, jeśli chodzi o ekwipunki. To Ziozetto, ty masz 500 plus range 5, a tu mamy 400, aha, i dex 5. No dobra, to może być silna broń opracowana przez korporację Verna, czyli konkurencja w sumie, bo to jest Skalwardu. Dobra, coś tu możemy jeszcze dać. Co my tu możemy dać? No tylko takie zwykłe odpornościowe rzeczy mamy. No dobra, możemy dać Prevents Blind i Prevents Seal na przykład. Uzina. Dobra, czekaj, tu mogę nie chcieć. No jak krzyż z jednej strony jest spoko, ale... Z drugiej strony nie jest spoko. A jakie mamy arty w ogóle? Abyssufu... Dobra, mamy trochę leczących. Dobra, ale jeszcze zobaczmy tak. Synthetize Quartz, Quartz. Zróbmy sobie jeszcze może HP trójeczkę jedną. Dobra, z takich ciekawszych rzeczy, co my tu jeszcze mamy. Trudno powiedzieć. Dobra, to teraz tak, wróćmy jeszcze do ornamentów. Klasyka kina, czyli jeszcze raz Olivert. I teraz tak, tutaj zamiast EP mam... Nie no, EP sobie zostawię. Chyba wywalę... O, EP'a mogę wywalić w sumie. To aż też nie jest takie potrzebne. Aha, bo ja kasta teraz nie mam. Dobra, to zaraz to ogarniemy. To ja mogę chcieć tak... Mogę chcieć w sumie freeze. Tu mogę chcieć HP 3. Tu mogę chcieć... Cast 3, myślę, że to będzie lepsze. I na razie myślę, że to mogłoby tak zostać. Teraz mamy Blue Impact, teraz mamy, to jest dosyć istotne. Jest całkiem ok, atak 1100, no tak jak na postać, która artów używa, w sumie nie jest najgorzej. Freeze jest o tyle dobry, że może nam zamrozić, chociaż nie, czy najlepszy byłby Petrify. Co tu jeszcze mamy w sumie? Mam jeszcze Deadblow'a. To też mogłoby być całkiem interesujące. No dobra, zostajemy na razie przy Freeze'ie. Przy Freeze'ie z tego względu, że nam po prostu może zamrozić przeciwników. No dobra, jeśli chodzi o rzeczy do ekwipunku, no to też tutaj można by było coś pomajstrować, ale to może później trochę. Na razie skupmy się na tym, co mamy do zrobienia. Po co mamy do zrobienia? Mamy drzwi słońca, gdzie bring me the fist of steel, which nothing in this world can move. A to mi girl who loves fishing. No to nie wiadomo, że raczej nie. Royal to już mamy. These who have proven themselves in battles to mamy. Bring the boy to też mamy. Bring me the man who talks with his fist. Czyli który mówi pięściami. No dobra, możemy więc podejść sobie tutaj. Czyli mamy dwie pary drzwi dla Zyna. De facto. Dobra, więc prowadźcie mi człowieka, który mówi pięściami, a wtedy drzwi się otworzą.
Czy chcemy wejść? Dobra. Więc zobaczmy kawałek historii Zyna. W drzwiach gwiezdnych. Próby tu chyba jako takiej nie będzie, mam nadzieję. Tak więc obdarzę cię fragmentem wspomnień i moim błogosławieństwem. Także próby nie będzie, będzie po prostu scenka. Z kiedy? Czego się dowiemy? No, zobaczymy. Więc Gransel, a rozumiem. Spodziewałem się, że będzie to tylko kwestią czasu, nim będziesz chciał wrócić do Republiki. Już postanowione. Nie obawiaj się. Przekazałem pozostałym, żeby się zajęli wszystkim podczas mojej nieobecności. Może obowiązkiem Bracer rangi A jest, żeby miał, powiedzmy, jakieś godne zastępstwo? Może bardziej o to chodzi? No dobrze, skoro tak mówisz. Chciałbym, żebyś został z nami trochę dłużej, ale to taka jest twoja decyzja, należy ją szanować. Więc kiedy planujesz powrócić? No cóż, nie ma bardzo sensu przyciągać pobytu tutaj, skoro już postanowiłem, że wracam. Więc tak naprawdę myślałem o dniu jutrzejszym. Możesz mi zarezerwować bilet do Kalwardu? No w zasadzie... Nie chcesz jeszcze odwiedzić Kiliki wcześniej? Sądziłem, że chcesz... To była część planu. Ale ona jakby nie przystała na to. Niespodzianka. Powiedziała, że jeżeli chcesz stracić czas na przyjście do mnie tutaj, to wykorzystaj go, żeby wrócić do Kalwardu wcześniej i zająć się pracą. No dobrze. To chyba nie ma tutaj pola do dyskusji. No, w sumie to nie jest jakiś problem. No wiesz, przecież i tak się prędzej czy później zobaczymy. W sumie racja. Nie sądzę, żeby cokolwiek z Zymuli było w stanie was na zbyt długo rozdzielić. Też czasami tak mi się wydaje. No dobra, nie zatrzymuję. Więc będzie jak bilet do Kalwardu na jutro. Już załatwiam. O, wybacz, a najpierw telefon. Tak. Filia Gildii Bracerów w Gransel. A, no tak, jasne. Tak, właśnie rozmawiałem z nim tutaj. Dzień. Coś nie tak? To ambasador Koszarn z ambasady. Chciałaby cię zaprosić na wyprawę do gorących źródeł. Co? Jak polecia. Dobra, dwa dni później. Więc ten wylot coś się jakoś opóźnił. No, to miejsce przywraca jakby wspomnienia. Atmosfera jest bardzo taka relaksująca. I Kilika również tu jest. Rzeczy samej. Może dlatego, że to miejsce jest takie podobne do naszej rodzinnych stron. No dobra, jednak książę ambasador Koszar mnie zatrzymała. Kiedy usłyszałem o tej całym wyjeździe, myślałem, że będziemy tylko we dwójkę. No proszę, widzę, że trochę jesteś rozczarowany, co? Chętnie pójdę sobie i spełnisz swoją wyśnioną randkę z nią. Nie. To nie jest ktoś, kogo rozpatruję jako potencjalną partnerkę. Poza tym... Chcę też z tobą porozmawiać, to w sumie bardziej niż ze mną. Więc nie wiadomo, o co tutaj może chodzić. Nie za bardzo wychodzi ci... Powiedzmy, ukrywanie może pewnych rzeczy. Mógłbyś się może też i troszkę... zabawić. Dobra,
Lubisz wkręcać ludzi. Podczas gdy dowodzisz, że powiedzmy filią w Zeiss, jestem zaskoczony, że jakikolwiek bracer tam jeszcze jest. No, poprawię cię. Nie mogę, nie mogę sobie odpuścić pomieszania, powiedzmy wkręcania ciebie, natomiast innymi tego nie robię. No i w sumie, czy się może z tym zgodzisz? Raczej chyba nie. Dobra, w każdym razie przybliżcie. Czekam na was. Witam, ambasadorko. Dziękujemy za zaproszenie nas tutaj. Coś nie tak, Zyn? Wydaje się być jakiś dziwnie poruszony. Ja? Nie, wszystko w porządku. Wydaje się pani. Kto mógłby go... No nic dziwnego, pani ambasador. W końcu mężczyzna wybiera się z dwójką pięknych kobiet do gorących źródeł. Więc ciężko mu zachować spokój. Przymknij się, Kiriko. A, no w sumie może i tak. Gdybym była nieco młodsza, to bez wątpienia bym się za niego zabrała. Co? No dobrze. Chyba wystarczy żartów. Udajmy się na kolację. Pani Mao przygotowuje sama dla nas, powiedzmy, jedzenie, więc... przy tym... A później omówimy poważne tematy. Dobrze. Tak więc, po kolacji. Więc agencja, nowa agencja wywiadu tworzy się w Calvert. Dokładnie tak. Będzie znana jako agencja Rocksmith. Jak nazwa sugeruje, to będzie organizacja, która będzie podlegała bezpośrednio pod prezydenta. Naprawdę? Rozumiem. Więc podejrzewam, że parlament nie będzie miał wpływu na ich działanie. Rzeczy samej. Nowa ta agencja będzie miała dużą przewagę, ponieważ będzie oddzielona od, powiedzmy, różnego rodzaju problemów, jak i również głosów dochodzących od, powiedzmy, parlamentu. Ostatnią rzeczą, którą byśmy potrzebowali, to organizacja, która będzie, powiedzmy, może cierpiała od błędów lub nieporozumień w parlamencie lub jakimś może niewłaściwym decyzją przez niego podejmowanym. Albo żeby też była podległa jakimś podejrzanym, powiedzmy, osobom z wpływami. Użytek, dobry pomysł, przyznaję. Nigdy nie będziemy w stanie porównać się z agencją wywiadu Ereboni lub Liberl, jeżeli parlament będzie w nią się mieszał. Dokładnie. Już jest ciężko zrobić tam cokolwiek w naszym kraju przez brak, powiedzmy, jedności i zgody. No cóż, taki jest chyba los kraju, który przyjął ogrom imigrantów. Szczerze mówiąc, co mnie zaskakuje najbardziej, to że jak bardzo może aktywny jest nasz prezydent. Wydawał mi się zawsze takim konserwatywnym typem. Nie podejrzewałbym może taką decyzję. No, to pokazuje, w jakim stanie teraz jest Republika. Więc ciężko się dziwić, że zdziałał w ten sposób. Poza naszym krajem mamy zagrożenie też z szybko rozszerzającego się Imperium Ereboni.
jak i również ostatnio nasilają się też akcje terrorystyczne i ekstremistyczne. A co gorsza, mamy jeszcze też tajemnicze stowarzyszenie, które depcze nam po piętach. Ewidentnie, coś musi być zrobione. I myślę, że prezydent też wie, zdaje sobie z tego sprawę, jak nikt inny. Jak najbardziej. Musimy w przyszłości móc działać szybciej i sprawniej na różnego rodzaju zagrożenia i móc przewidywać je. Dobrze, więc chyba powiedziałem już wystarczająco, wyjaśniałam, co się ma zadziać, więc od razu przejdę do rzeczy. No tak, pewnie chcesz o czymś porozmawiać, zwłaszcza z Kiriko. Więc jaką pozycję w agencji chcesz mi zaproponować? Co? No, uwielbiam ten bystry umysł Kiriki. Trafiasz doskonale w punkt. Myślę, że z twoim talentem byłabyś idealną osobą w właśnie tej agencji. Dlatego chciałabym ci zaproponować pozycję jako, powiedzmy, szefowa jakiejś dywizji, jeśli zdecydujesz się do nas dołączyć. I to zaoferował sam prezydent Rocksmith. Wow. Ale co sprawił, albo kto może... Albo dlaczego akurat wpadł na Kilika? A może kto wskazał ją? No to dosyć dobre pytanie. Mieliśmy pewną taką... Pewien może wywiad, czy coś tego typu. A znałam się z prezydentem już od dłuższego czasu. Więc zapytał mnie, czy znam może jakąś taką osobę. A, no racja. A dlaczego akurat chcą mnie? Przecież pewnie już sama sobie zdajesz z tego sprawę, dlaczego. Czy naprawdę chcesz posłuchać mojej odpowiedzi? Naturalnie, jesteś mistrzynią, bo opanowałaś Taito do stylu mistrzowskiego. Więc to jest jeden z powodów. Co więcej, jakby też bierze razem pod uwagę może twoje nadzwyczajne umiejętności analityczne oraz to, jak radzisz sobie z przekazywaniem informacji podczas pracy właśnie w gildii i szybko dzięki temu zyskałeś tam pozycję. To jest nowa agencja, więc... będą te umiejętności bardzo w niej potrzebne. No tak, ma to sens dla mnie, nie powiem, ale... trochę mam wrażenie, że chcesz podkraść gildii bardzo ważnego, bardzo ważną z niej osobę. No, masz tupet. No cóż, może i w pewnym sensie tak, ale... Może raczej nie zaprzątaj sobie tym głowy. Co o tym myślisz, Kiriko? Nie proszę cię o odpowiedź natychmiast, ale chciałabym dowiedzieć się, co ci chodzi po głowie. No jest to interesująca propozycja. Zarazem jednak nie jestem pewna, czy mam jakikolwiek powód, żeby przyjąć tą propozycję. Ale chyba też nie masz powodu, by ją odrzucić. Racja? No cóż. To rzadkość, że ciężko ci podjąć szybką decyzję. Ale to jednak bardzo duża decyzja, więc... albo taka ważna zmiana w życiu, więc... nie ma pośpiechu. Prześpij się z tym i przemyśl. Mam dla was przygotowane pokoje na noc.
Więc poproszę cię o odpowiedź jutro. Dobrze. A, jeszcze jedno, nie odejdę. Jeśli o mnie chodzi, to zostanie po prostu recepcjonistką w gildii. Nie, to nie wykorzystanie twojego pełnego potencjału. No cóż, miłej nocy wam życzę. Dobra więc, Kilika ma ciekawą propozycję. Czy na nią się zgodzi? Tego się niedługo dowiemy. Szybko wyszedłeś. Już po kąpieli? Szybko? Naprawdę? Byłem tam z godzinę. Nierzadko widzę siebie tak zamyśloną. Znaczy nieczęsto w sensie. No tak. Jestem o krok od podjęcia decyzji. Potrzebuję po prostu ostatniego pchnięcia w odpowiednim kierunku. Racja. Jak tak na siebie teraz patrzę, to przychodzą, że wracają do mnie wspomnienia. Aż ciężko uwierzyć, że minęło 6 lat, odkąd mistrz Ryuga zginął. Powiedzmy, przeszłaś przez niezłą podróż od tamtej chwili do momentu dołączenia do Gidli. Można tak to ująć. No cóż, ta podróż jakby wciąż idzie dalej. Albo może w rzeczywistości ta podróż może jeszcze wciąż trwa, wciąż jeszcze nie jest wszystko do końca zorganizowane i... A może nie dotarłam jeszcze do celu, może bardziej. Po prostu chodziłam z miejsca do miejsca, zaciągałam się do różnych robót. Byłam niczym liść na wietrze, który spadł z drzewa i latał na prawo, lewo, potem wpadł do rzeki. Byłaś w stanie znaleźć odpowiedź na rzecz, którą wspomniałaś wcześniej? No, wciąż nie. Jednak mam pewne przemyślenia. Co to? Czyli jakie? Powiedz im. Jak sądzisz, dlaczego wybrałam w gildii pozycję recepcjonistki w gildii? Czyli bez udziału, powiedzmy, w sztukach walki. Myślałeś po to, że jest tą samą ścieżką jak ten idiot, jak idioci tacy jak ja czy Walter? Nie chciałaś być taka jak my? Nie do końca. Nie zgodzę się, że jesteście idiotami. Ale może zgodzę się z tym, że jesteście. No tak. Chciałam znaleźć znaczenie może tej ideologii żyjącej pięści, jaką uczył mój ojciec. Wciąż wierzę, że bycie lepszym w walce albo może wzmacnianie się może w sztukach walki, gdy oprzemęt robi to samo, jest też dobre. I dla wojownika jest to coś w sam raz, jednak zastanawiałem się, nie byłem w stanie może dojść do tego, czy ta ideologia bazuje tylko i wyłącznie na walkach. Jestem w stanie jakby zrozumieć może, że wojownik żyje i ginie w walce. Ale zastanawiałem się również, albo może doszłam do wniosku, że później ginąc może wojownik żałuje sposobu, jaki żył. W
Może nic się, czy wiele się nie zmieniło od czasu, kiedy razem trenowaliśmy, jednak kiedy ojciec nie żyje, a Walter zniknął. Ciągle się zastanawiałem. Czy jest sposób życia, czy może jakoś da się podążać może drogą żyjącej pięści, bez toczenia walki? Wtedy zacząłem podróżować po kontynencie w poszukiwaniu odpowiedzi. Kiedy podróżowałem, wpadłem na wiele różnych konfliktów, aktów przemocy i czułem się wtedy bezsilna. I wtedy dotarłem do Gildy Libel. Akurat mieli może rozwikłać jakiś z konfliktów. Główną ich ideologią było bezpieczeństwo cywili ponad wszystko. Więc stwierdziłem, że może praca z nimi da mi odpowiedź. I wtedy właśnie zaczęłam się do pracy w Gildii, a nawet wtedy nie byłam w stanie uciec całkowicie od walk. Taka jest ludzka natura, że tak długo jak istniejemy, to będzie trwały konflikty. Zamiast podążać za tym, co ważne, to ślepo gnają za idealizmami. Bad preaching ideas. Ale może jakby podążając za ideałami, ale wciąż mając otwarte oczy, można uniknąć konfliktu? Przynajmniej tak mówił mistrz Yuga. No, mi też. Ale tym samym... Chyba ucieka... Może jakby odwracałem wzrok od rzeczywistości? No to chyba nie do końca prawda. Kiedy mówił o rzeczywistości... To mówił, żeby może walczyć z całych sił i zakończyć konflikt? Nie, to nie do końca. Przez te wszystkie lata... Nie szłam swoją własną może drogą. Próbowałam znaleźć nową drogę ideologii żyjącej pięści, jaką podążał mój ojciec. Ale jakby może próbując podążać tą drogą, jakby trafiłam do Gildii, gdzie znalazłam przyjazne środowisko, jakie mi dali. Więc to chyba był największy błąd może, jak uczennica ojca. Ale również ścieżka Waltera, jaką on obrał, też nie mogę się z nią zgodzić. Ale on, tak jak ty, wybrał swoją drogę. Podążacie drogą żyjącej pięści, jaką uczył ojciec, powoli osiągając swoje własne cele. Na swój sposób mierzycie się z rzeczywistością, a ja? A ja nie. Ja wciąż gdzieś stoję z boku. No to największy z tych bzdur, jaki słyszałem. Idziesz do przodu, tak samo jak my. W jaki sposób? Idziesz drogą, która raczej pomaga, albo może pomagania innym, a nie sobie. Myślisz, że wpadłaś jak liść do dryfu i dryfujesz po rzece? Moim zdaniem zbudowałeś raczej most dla innych, żeby mogli przejść przez, powiedzmy, tą rzekę. Kiedy droga jest, powiedzmy, trudna, może jakby
powiedzmy, może jak jest kręta droga, powiedzmy, prostuje się, żeby członkom gildii było przejść nią łatwiej. Myślę, że to żaden wstyd. Podążasz drogą pięści, tak samo, żyjącej pięści, tak samo jak ja czy Walter. Chcesz jakby mnie, nie wiem... Confront me. Może nie tyle chcesz się ze mną skonfrontować, co... zmienić moje zdanie? Wybacz, że może nie lepiej dobrałem słowa. Chcę powiedzieć, że, wiesz, jako osoba jesteś o wiele silniejsza i bardziej poważna. Przez to widzisz pewne rzeczy inaczej niż inni i masz może inny trochę horyzont. A może spróbuj teraz trochę odpuścić i odpocząć. Chociaż trochę. Jeśli to zrobisz, to myślę, że zaczniesz dostrzegać pewne rzeczy, których nie widziałeś wcześniej. Powiedz, Zin, co takiego? Czy cieszyłbyś się, gdybym wróciła do Kalwardu? O, skąd to pytanie? Po prostu odpowiedz. No dobrze. Jeżeli miałbym wybierać, to pewnie, żebym wolał, żebyś wróciła. Dlaczego pytasz? Bez powodu? Zdecydowałem. Przyjmę propozycję, pani prezydent. Co? Tylko dlatego, że to powiedziałem? Nie zrozumie źle. Chciałabym mieć jakiś powód, żeby moja podróż dobiegła końca. Jak i również mieć możliwość udoskonalenia moich umiejętności. Czyżby. No dobrze. Więc dnia następnego. Oj, dawno tak dobrze nie spałem. Mam nadzieję, że również miło spędziliście czas. Z pewnością. Tak, też czuję się o niebo lepiej. Na tyle, żeby przyjąć nową pozycję i może jakby, no, przyjąć po prostu nową pozycję. W takim razie, tak, przyjmuję tę ofertę. Pod jednym jednak warunkiem. Jakim? Kiedy dołączę do organizacji prezydenta, ale będę dalej podążała według swojej, powiedzmy, drogi. Jeżeli będę miał jakąkolwiek wątpliwość, to wtedy jakby opuszczę agencję. Zrobię wszystko, żeby, powiedzmy, wszystko, powiedzmy, było jak najbardziej... Może, żeby wszystko naprawić, powiedzmy, od środka, albo dobrze urządzić. Ale jednak nie będę działał może wbrew sobie. Jeżeli chcę mojego członkostwa, to przekaż mu to i wtedy przyjmę ofertę. Myślę, że to nie będzie problemem. Myślę, że przyjmie się całym dobrodziejstwem inwentarza. Myślisz... Uważam, że dobrze się spełnisz w tej roli. Masz też duże doświadczenie z gildii i innych podobnych organizacji, które potrafiły postać neutralne i niezależne. Więc myślę, że to nie będzie problemem. Nie byłam do końca taka pewna. I muszę też przygotować wszystko dla mojego następcy, więc pewnie nie będę w stanie wrócić do Kalwardu przez jakieś 2 lub 3 miesiące. Nie będę mogła zacząć pracy, dopóki nie zostawię, bo powiedzmy w odpowiednich rękach mojego stanowiska. Jest to zrozumiałe. Więc czekam na... aż znów się spotkamy, ale tym razem w Republice. Ja również. No dobrze, więc Kilika wyprowadzi się z Libel. Chcesz
ci chodzi po głowie? Myślałam o tym, co powiedziałaś. Potrzebujesz 2 lub 3 miesiące, żeby wszystko przygotować? Tak. O co chodzi? No cóż. Teraz w Calvard jest nie da zamieszanie. Ale nie wydaje się, żeby miał coś bardzo pilnego, żeby tam załatwić. Więc myślę, że mógłby jeszcze tutaj zostać przez następne parę miesięcy. No i później... Znaczy, no zanim to wszystko ogarniesz. Chyba nie mówisz poważnie. Nie ma powodu, żebyś tutaj została w Libel dla mnie. Wracę do Calvardu. Czasami potrafisz być zimna jak lód. Ale to chyba tylko dla mnie. To prawda. I tak, jeszcze pewnie spędzimy sporo czasu... jak może powiedzmy wrócę. Nie musisz dla mnie zbaczać ze swojej drogi. No cóż. Wygrałaś. Nie ma sensu, żeby pospieszać pewne rzeczy. Zin? Co tak stoisz? Wybacz. Mogłeś powiedzieć, że idziesz. No i poszli. I tak oto koniec podróży. Side story się kończy. I co my dostajemy? Umbral Bracelet oraz 4000 miry i Sefit sztuk 300. No dobra, to jedne z drzwi mamy załatwione. A to jeszcze nie koniec, bo mamy jeszcze drzwi na drugim panelu, jak dobrze pamiętam. Teraz nie pamiętam tylko, czy to były drzwi księżyca. Tensor, Skilled Engineering to było. Proof Raisins, Her Scholarship to nie. Man Who Talks With Fist. O, tylko wtedy drzwi się otworzą. Dobra, to są drzwi gwiezdne, to już tu byłem. No i pięć ze stali jeszcze jest. I tutaj nie wiem, czyli przypadkiem nie będziemy brać udziału w turnieju. Więc można by sobie grę zapisać, chociaż zaraz, bo ja mam Tite w ekipie. To może nie być do końca dobry pomysł. Dobra, wróćmy się jeszcze na momencik. Bo tu chyba będziemy brać udział po prostu w turnieju. Znaczy dobra, Remote Abilities Edit Party to chciałem. I tutaj zamiast Tity mógłbym wziąć na przykład Claudię. Myślę, że tu byśmy wyszli lepiej. Ewentualnie mógłbym wziąć Oliverta, ale na razie zostawmy tak. Dobra, CP myślę, że tutaj... A, będzie raczej Gites. No i dobra. Są Dorsy i Dorsy trzecie. Do drugich podejść nie mogę, bo będzie potrzebna Estelle. Natomiast mogę wziąć udział sobie tutaj w wyzwaniu. Może sobie też zrobię jeszcze save'a, żeby nie było. Dobra, i sprawdźmy się. Jak ciężkie wyzwanie tu będzie na mnie czekać. Dobra, przeprowadźcie mi człowieka, który mówi pięśćmi. Wchodzimy. Czy czeka mnie turniej? Coś czuję, że chyba tak. Zaraz, to są drzwi słońca. To pewnie będzie jakaś historia i pewnie coś się zadzieje. Miejmy nadzieję, że nam tylko czasu na to starczy. Dobra, obdarzę was fragmentem mimo wspomnień i moim błogosławieństwem. Czy tu nie będzie minigry? Myślę, że będzie chyba. No i owszem. Dobry dzień. Dzień dobry wam wszystkim. Miejsce, do którego zaraz wejdziecie, to arena, gdzie w historii stawali najsilniejsi z wojowników i mierzyli się z różnymi trudnościami. Dzisiaj macie okazję być właśnie tymi wojownikami. Życzę wam zwycięstwa. Jednak muszę was ostrzec. To nie jest turniej sztuk walki, tak jak znacie. Zasady są proste. Najpierw wasza czwórka
wejdzie na arenę. Będzie się mierzyć przeciwko innym bez przerwy pomiędzy walkami. A co do reszty? I'm sure you'll be picked up as you go along. To chyba załapiecie, będziecie walczyć dalej. Więc co wy na to? Czy jesteście zainteresowani dołączeniem? No dobra, spróbujmy. Wspaniale. W takim razie podążajcie za mną. Dobrze. Więc mamy The Arena Tournament Normal. O, Kevinho. Nieźle to wygląda. Poziom normalny. Feel the sting of the Zord Master Blade. Ha. Ciekawe. Dobra. Sprawdźmy to. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Co tam będzie w finale, to jest najbardziej zastanawiające. Dobra, tu mamy jakichś gostków z tego statku. Dobra, więc turniej, jak już wszyscy czekaliście, dzisiaj czterech wojowników zmierzy się z wrogami z różnych paneli na normalnej arenie. Więc przedstawmy przeciwników, znaczy naszych, dopingujmy. I przedstawmy naszych właśnie zawodników, więc prawy niebieski róg, ojciec Kevin Graham i z Sepniewskiego kościoła rycerzy Grala zmierzy się przeciwko tajemniczym facetom w czerni. Zaczynajmy. Do broni. Gotowi? Fajto. Dobra, więc walczymy. Oni są na coś podatni? Chyba nie. A więc możemy użyć EVOI EX na przykład. Dobra, to zróbmy True Flicker. Na trzech się nie da. Dobra, opóźnimy trochę kolejkę. Dobra, no, mamy fajną muzyczkę. Dobra, to możemy zarzucić Mortal Punishment. Skubańcy są tak ustawieni, że ciężko tutaj cokolwiek ogarnąć. W więcej osób. Dobra, statusy żadne nie wpadły. Dobra, Kempfa. To kogoś chyba z pierwszych w kolejce. Dobra, niech będzie może w tego. Cigę! Zdejmij go. Dobra, Strength Defense w dół. Dobrze. Dobra, ten się zbliżył. Heavy Armor Piercer. Atak, który nie wsiadł na szczęście. Tutaj atak za całe 0 i defense w dół. Dobra, co tutaj mamy? Thunder God's Kid. Niech będzie. Dobra, jest Steel. Doskonale. Dobra. Zbierają się w grupkę. Możemy teraz tak, True Flicker. Tu we dwójkę. No to chyba Evil Eye będzie lepszy, bo możemy na trzech go użyć. Wtedy zabierzemy kolejkę trzem. Dobra, jeszcze Confuse. Dobrze. Dobra, to jakiegoś artem można przyrąbać porządnym. I akurat Gold Halo. Zaraz, Dark Matter. Proszę swoją ability. Samo Seven Ring of Magic. Któryś pamiętam, że ściągał ludzi w okrąg i to byłoby całkiem dobre. Dobra, a który ma kryta? Ten, który ma Sila. To też któryś ma Zero Arta. Dobra, strzał za 2000, ładnie. Dobra, jest ataku. Dobra, oni między sobą będą się tłukli, to też dobrze. Dobra, przywal temu. Może go odepchnie z powrotem w krąg. Ale widzę, że chyba niestety nie. Dobra, atak. Nie trafione. Dobra, strzał wioszła. Dobra, atak w klo. I teraz, Zero Art też wpadł. Świetnie. Ściągniemy ich w kółko. Oj tak. Doskonale i move jeszcze obniżone. Świetnie, jeden padł. Mortal Punishment teraz we wszystkich, ale to siądzie. Dobra,
Dobra, kogoś zatruło, kogoś uśpiło. O, są jakieś statusy. Dobrze. Ja to tak naprawdę zamiast artów chyba wolałbym użyć... To jest na coś podatne? Nie. Zamiast artów... No chyba, że mam latir, ale... Przywalmy craftem True Flicker, który przywali w naprawdę całkiem sporą zgraję. W czterech! To się rozumie. Dobra, ten jeden się przeniósł, ten coś tam zrobił. Dobra, tu możemy użyć czegoś słabszego. Dobra, tutaj... Może być ten. Dobra, ponownie True Flicker. Pięknie tutaj grupkę ściągnęliśmy w jeden punkt. Dobra, i teraz wchodzi art. Stone Impact. Dobra. Chyba tylko się jeden już ostał. Nie, jednak nie. Dobra, możemy użyć jeszcze Sacred Breath, żeby się podlecieć przed kolejną walką. Dobra, i oszła. Możesz użyć znowu True Flickera. I opóźnić ich wszystkich. Dobra, któryś padł. Dobra, Chloe, możesz użyć Campfera. Jeden ma więcej HP, to może być na nim. Dobra, is in. Załatwi? Jeszcze nie. I oszła. Do ataku. Jeszcze się trzyma. Na ilu? 49 HP. Dobra, tutaj strzałeczka. Dobra, i teraz to rozegramy tak, żeby tutaj z CP wyjść na dobre. Czyli żeby tutaj Kevinho może też być. Dobra. Wygraliśmy bez większego problemu. Level the Claw. Nic z sefitu, ale za to jakieś leczydełka. Dobra, wygrali drużyna Kevin, ojca Kevina. Dobra, bez wytchnienia. Teraz będą owieczki. Więc teraz przedstawmy uczestników drugiej rundy, więc... Znów ojciec Kevin i ekipa kontra cudowne i śmiertelnie niebezpieczne zgrupowanie, powiedzmy, Creepy Sheep, czyli takich złych owieczek. Dobra oni, chociaż owieczki to raczej jako broń wykorzystują kopniaki i inne dziwne rzeczy. Dobra, teraz tak, nie można ich oślepić, a poza tym można wszystko. Także będziemy opóźniać towarzystwo. Mogę albo te trzy, albo te trzy. Czy to jest jakaś różnica? Chyba te, bo są bliżej. Jedna jest w sumie różowa, druga jest czarna. Trzeba na nie uważać, bo to jest niebezpieczne. Gdzie to Stefko? More punishment! Dobra, zamroziliśmy jedno. W sumie spoko. Dobra, Zyna! Atakuj czarną. Dobra, i co teraz będzie wsiadało? Zaraz się okaże. Atak usypiający, niedobrze. Dobra, mam Zero Crafta. To możemy zrobić Joshuowego na przykład. Phantom Raid. Dobra, i teraz tak, ponownie jak zrobiliśmy wcześniej, możemy ciemną materią ściągnąć się w jeden punkt, co będzie niegłupie. Dobra, wzmocniło mi atak, ale nie uśpiło, bo jest odporne. Więc dobrze. Dobra, i ciemna materia. Ściągamy je do kupy. Ło, ależ to przywaliło. Teraz Joshua, znów użyj Evil Eye'a, opóźni je wszystkie. Z owieczkami pójdzie bardzo gładko, widzę. Ale to naprawdę zdziałało mega.
Dobra, Kevinho, ponownie Mortal Punishment. Chyba załatwimy sprawę. Dobra, czy coś tam przeżyło? Tak, jeszcze dwie. To tak, jest... Tak, aby tylko. Dobra, to możemy użyć sobie jakiegoś tir na przykład na Zyna. Dobra, Zyn śpi, ale już wstał. Dobra, trzeba trzymać postaci w pełni sił. Dobra. Joshua... Zostań. Kevinho, szczelej waść. Słuchaj, nie poczekaj, to leczydełko teraz użyłem, bo i tak by Kevin ten Zyn miał leczenie. Dobra, teraz mnie owieczka przywali, ale mogę użyć Kempfera ewentualnie. To wtedy będzie to mniej bolesne. Dobra, atak defense w dół. Dobra, chyba to nie będzie problemem. Powietrzce. Poszło nawet lepiej niż wcześniej. No dobra, co mamy dalej? Zwycięstwo drużyny Kevina. No i ostatnia tura. Maszyny! No i nadszedł czas na ostatnią rundę. Teraz ostatnia, powiedzmy, walka. Nie możemy się doczekać, kto wygra, więc niech przedstawię drużynę. I znowu ojciec z drużyna prowadzona przez ojca Grahama z Glacerzy oraz mierzyć się będzie przeciwko drużynie powiązanej z Ouroboros, z drużynie Gilberta Dobroni. Gotowi fajto. Finalny mecz. Tak więc jest i Gilberto. I tu już nie możemy opóźnić kolejki, więc już nie jest tak różowo. No dobra, to trzeba bić się inaczej teraz. Skoro mamy maszynowych przeciwników, to... Ale statystyki mogę im obniżać zapewne. Więc z tego skorzystamy. Kępa! Po kolei. Strength defense w dół. Na coś to jest podatne? Na nic. Dobra, co możemy użyć? Earth Guard to jest na jedną osobę. Black Crest ewentualnie. Jeszcze co ja mam? Saint. Ale to tylko na jedną osobę jest. To nie. Dobra, atakuj po prostu Kevinie. I skupmy się na rozwałce jednego. Tak na start przynajmniej. Bolt Brash. Jakieś dziwne statusy? Niekoniecznie. Smoke Whistle, to pewnie będzie oślepiać. No nieszczęście moje. Dobra, coś tu się szykuje. Penetrate, AT Delay, Cloak and Dagger, Weak Spot. Nie mam nic, co zarzuca Impede i to może być trochę problematyczne. Dual Strike, Two Hit Poison. No dobra. Jedna maszyna załatwiona. Bullet Brush. Biednego Joshua. No i niestety siada Kraft. Breaker Cannon. Dosyć mocne. Niestety tutaj Chloe jest pierwsza, więc może nie trafić. No niestety. Dobra, i teraz Sacred Breath. No dobra, i Oshua. Atakę. Dobra, Zyno, tak samo. Atakuj. No i Bolt Brush. Dobra, tutaj przelot. Dobra, na razie skupiamy się na tamtym.
żeby tu wyeliminować towarzystwo. Kempfa, może być. Atak z defense w dół. Dobra, i smoke missile. Wzyna, a jest odporny. Dobra, czy tam się nie Kevinho? Nie sięgnie Kevinho. Dobra, to atakuj tego gagatka. Dobra, i dual strike. Teraz przy obniżonym defensie to zada całkiem przyzwoita obrażonka. Bolt brush. Zinu dostaje trochę. Dobra, załatwmy już tamto. Dobra, i znowu atak defense w dół. Dobra, śmieszna obrażonka, ale... zadziałało całkiem dobrze, no i niestety, ale nie jesteśmy w stanie tam zajść. No trudno. Dobra, Kevinho, shot! 3000, dobrze. Bad brush. Raczej niewiele zrobi, cały nic. No i znowu uciekł mi. Dobra, Zyną. Też się zbliż. Dobra, może jakiegoś arca użyjemy. Może Blue Impact na przykład. I Dual Strike. Zostało ponad 7000. Kevin Shot. Dobra, wchodzimy w tryb krytyczny. ADF w dół, o kurde, a czy w górę w sensie. I atak też w górę. W sumie to z atakiem to wyszło na zero. Odd branch. Dobra, zaraz to wykończymy. Zyny, tak? Ile to ma jeszcze? 1000, dobra, to zwykły wystarczy. Ale dobra, to jeszcze walnie mocno. Nie, jednak nie. To dobrze. Dobra, więc mamy to. I mamy Fool's Emblem, czyli emblemat głupców. Cokolwiek to robi. No i wygrywa drużyna ojca Kevina. I w konsekwencji przeszła przez arenę normalną. To jest jeszcze później arena hard. Gratuluję waszego zwycięstwa. To było pokaz prawdziwych umiejętności. Z radością obserwowałem wasze mecze. Naprawdę, pokazaliście nie lada umiejętności. Jesteśmy jeszcze physical, spiritual i 5000 mira i wszystkie sefity po 300. Teraz zasłużyliście sobie i możecie wziąć udział w walce na ciężkiej arenie. No to sobie zostawimy to na kiedy indziej. Wciąż będziecie potrzebowali jednak zaproszenia, żeby móc tam wziąć udział. Jak je znajdziecie, to... aha. To będziecie mogli wziąć... skorzystać. No dobra. No i side story, the arena finished. Czyli mamy to. I teraz jest możliwe wzięcie udziału w ciężkim. Aha, ale żeby móc udział, to będę musiał mieć przedmiot, który pozwoli na wzięcie udziału. A zapewne go nie mam. Dobra, może zaczekaj jakiś ogarnę do końca, o co chodzi. Dostaliśmy w każdym razie jakiś full emblem. Aha, losowe staty podwiększa, a losowe obniża. Czyli tutaj bardziej defensywne w tym przypadku. Various stats up, various stats down. To takie trochę dla mnie słabe to jest, bo obniża statystyki ofensywne. Jeszcze może ja uklo jeszcze jako tako, chociaż tam ATS mi... aha, dobra, bo ja w sumie mam przedmioty dające ATS-u. Ale trochę go tam... obniża tylko 3. A atak o 10. Zdaję sprawę, to wcale nie tak źle wygląda, bo to delikatnie mi obniża statystyki. A bardziej podwyża niż obniża, więc to nawet ma jakiś sens. Nieduży, bo nieduży, ale ma. Dobra, można dać na przykład tutaj. Chociaż w sumie Olivier też coś by potrzebował, ale to
Death, a death prevents stats down. Dobra, niech będzie. I prevents mute. No dobra, to mamy. Możemy się teraz wrócić na base area, skąd będziemy mogli ruszyć w dalszą podróż. A jakże? Tylko oczywiście dalszą podróż ogarniemy sobie później. Teraz tak, edit party. Kogo ja chcę wziąć w dalszą podróż? No właśnie. Dobra, Klo to już może za mocny kaliber. Weźmy sobie może... Takie towarzystwo. To jest niezłe. Wypróbujemy trochę Oliviera. Zaraz, Oliver ma ATS 900. Tu mamy 1500. Haha. Dobra, to Klo w sumie może być nawet lepsza. A może za Zenę wziął Oliviera, chociaż tu mam dwie osoby do ataku, to jest, ma więcej sensu. No dobra, może zostać w sumie ta ekipa. Oliviera sobie weźmiemy później. No to tak, tutaj wszyscy są praktycznie pełni siły, ewentualnie jeszcze możemy skorzystać i patrzeć się na źródełku nieco. Ktoś z Riz siedzi, nie jest osamotniona. Nie, to w ogóle nawet nie ma Riz. To gdzie jest Riz? Dobra, można się też przejść jeszcze i zobaczyć, czy jakieś rzeczy do ekwipunku gdzieś nie ma. To też nie ma Riz. Chyba jakiś portal później się pojawi. Coś mi się tak kojarzy. Shop by. I tak, co my tu mamy? Dar Oliver ma tą broń. Tu mamy The Mask Resort. Dla Julie mógłby być sensowny, dla Klo może to być dobre. Rustic Sword mam lepszy. G01 to dla Tity chyba zmniejszało zasięg. Titan Suit. Composite 3. Nie, to nie mam żadnych dobrych butów, ale przynajmniej mamy nową szabelkę dla Klo. Trochę nam atak podniesie. 1200 to nawet w sumie nie jest tak źle. Dobra, zobaczmy jeszcze, co tam ciekawego drzewo karmiące nam może przekazać. Teraz, czy dobrze idę? No, chyba nie, bo to jest biblioteka. Nie, dobrze szedłem. To tu jest. Tak, dobrze. Biblioteka jest tam jeszcze niżej. Zobaczymy, co przy tym drzewie, co drzewo nam może sprzedać. By Indigrants. No, po prostu może nam sprzedać różnego rodzaju składniki. Natomiast całych potraw gotowych to nie. A w sumie zbieranie potraw jest dość istotne. Zostanie tu. Recipe book, o. Choć mamy ich niewiele. Not enough Indigrants. Ale to później, jedząc rzeczy, możemy też je pozdobywać. Coś ciekawego mają do powiedzenia. Jak się miałaś, wasza wysokość, od naszego spotkania? Jakby informacje, powiedzmy, wysoko postawionych rebelczyków dotarły już do Libel. No cóż, pracuję, przekonując ich do swoich racji, swoją elegancją. Ale wciąż działanie, powiedzmy, przeciwko też pewnej osobie jest bardzo wykańczające. Więc na razie czekam na dobrą, może powiedzmy, moment, żeby przeczekać i później się pokazać. Więc teraz powinienem być znany jak Oliver, powiedzmy, wieszcz miłości. Durnio. Nosiciel miłości. O co w tym chodzi? Albo może gospel miłości w sumie. No dobra. Może być bardziej powiedziane.
Może ma na myśli właśnie te czarne ornamenty, czyli ten gospel? No cóż... Dobra, więc Olivier błyszczy. Dobra, no cóż, zostawmy to też na następny odcinek. To, co się tutaj... Znaczy, to, co jeszcze nam pozostaje do zrobienia, czyli przejście na kolejny... Na kolejny panel. Zamiast dzisiejszy, moi drodzy, myślę, że to będzie już wszystko, tak więc mi pozostaje wam się pożegnać i zaprosić właśnie na ów następny film, w którym to ruszymy dalej, bo raczej w drzwi chyba nie mamy co przejść, chociaż nie wiem, czy jeszcze dla Klo może te jedne nie są, o których tam wspomniano, o tej, powiedzmy, czystej osobowości. Dowiemy się. Na tym dzisiejszym filmie to będzie wszystko, mi pozostaje się z wami pożegnać. Do usłyszonka. Cześć.